Bardzo serdecznie witam księdza biskupa Romualda Kamińskiego, naszego ordynariusza. Bardzo też serdecznie dziękuję za to, że zechciał przewodniczyć tej mszy świętej, rozpoczynającej naszą 35. praską pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. Za wołanie, za Twoją miłość macierzyńską dziękujemy Ci, Maryjo. Pragniemy dziękować podczas tej pielgrzymki za stulecie odzyskania niepodległości, jako też wspólnota diecezji. Dziękujemy Maryi za to, że nawiedziła w tym roku nasze parafie swoim w kopii obrazu jasnogórskiego, ale też ten rok będzie szczególny pod kątem grupy pomocników Maryi Matki Kościoła. Ruch będzie przeżywał za rok jubileusz 50-lecia istnienia i przez tą pielgrzymkę chcemy się duchowo przygotować. Mam nadzieję, że też Matka Boża wysłucha wszystkie intencje drogie naszym sercom, indywidualne, rodzinne, sprawy zawodowe i wszystkie troski, które niesiemy. Pozdrawiam i witam wszystkich bardziej niż serdecznie. Zasługujecie na to, podejmujecie trud wielki, pielgrzymi, który jest zawsze owocny. Ksiądz Rafał wprowadził nas już w tej intencje, powiedziałbym w zadania, a teraz będziemy upraszać potrzebne moce, aby te zadania zostały wypełnione. Te zadania są bardzo szlachetne i to nas umacnia, pobudza do tego, aby się tych zadań podjąć.